Witajcie, że Maszki z tej strony Travel, w pierwszym odcinku z modyfikacji Regnum Polania jako Polska. Wow, gram modyfikacją, która dodaje więcej kontentu dla Polski jako Polska. Wow, kto by się spodziewał. Tak, ostatnio była aktualizacja, pewna osoba po prostu zaktualizowała do najnowszej wersji. Wydaje mi się, że chyba trzeba było ją zaktualizować z tego względu, że to, jak popatrzyłem sobie na YouTubie, to 3 lata temu, 2 lata temu tak wyszło. Przez 2-3 lata zmieniło się dużo rzeczy, większość modów już jest niegrywalna z tamtego okresu. Więc dobrze, że ktoś to zrobił. Powiem szczerze, jak ja to zobaczyłem, że ktoś to zaktualizował, to ja takie... Czekaj, ja znam ten mod. No ale takie... No... Może go nagram, takie... No, nigdy go nie grałem. Chciałem go niby kiedyś nagrać, ale jakoś tak wyszło, że nie nagrałem. I ja tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego ja nie nagrałem tego moda. Po czym się zorientowałem, że on wyszedł chyba w najgorszym momencie, jakim mógł wyjść. To znaczy, że on wyszedł, że można było zrobić sobie content przed chyba jakimś DLC na Hoju, właśnie z warsztatu. A ja akurat kończyłem inną serię i jak ja już miałem zacząć tą serię z tego, to wyszło na to, że nie zdążyłbym i zacząłem po prostu z DLC. I chyba było to lepsza decyzja, nie powiem szczerze, ale okej. Okay. W takim razie jest to ten piękny mod, który polega na tym, co by było, gdyby Polsce była monarchia. Wow, nikt o tym nie pomyślał, w ogóle w DLC nikt nie o tym nie pomyślał, wow. W ogóle w DLC nie ma tam z jakichś 5 rodzajów królów. Okej, okay, witaj w Regnum Polania Updated. Tak, dziękujemy za to, że został zaktualizowany przez bezimiennego człowieka. Uwielbiam, kiedy ktoś daje takie... O! Zaktualizowałem mod. Kim ty jesteś? Ja wiem, że mogę sprawdzić ciebie na warsztacie Steam, ale... To jest taki bezimienny mod. No. Bo w ogóle też patrzyłem na to po ikonkach, czy to nie jest jakiś mod, znaczy się wiadomo, że to jakaś osoba, jedna osoba to zrobiła, ale chciałem zobaczyć, jaki to jeszcze team deweloperski zrobił, to tam nie ma żadnego opisu, to tam tylko Polska, więc zgaduję, że może Polskie Stowarzyszenie Moderskie to zrobiło, a jeżeli ktoś kojarzy Polskie Stowarzyszenie Moderskie, jest martwe. Tak, serwer Discord jest martwy. I na tym to polega. Dobra, w takim razie zaczynamy. Zlekceważenie opozycji. O Jezus, dlaczego dwie rzeczy się zaczęły? Dobra, włączę tylko to. Więc tak, co to, co z tą naszą Rzeczpospolitą? To pytanie zadaje sobie coraz więcej dziennikarzy i polskich gazet, które z niepokojem patrzą na sytuację ze świata i z własnego kraju. W Niemczech od 3 lat rządzi partia nazistowska, która nieprzychylnie patrzy na Polskę. Z drugiej strony mamy Związek Radziecki, który ostrzy swoje zęby na wschodniej Polsce i krajach bałtyckich. A u nas? U nas jak zwykle. Bieda i chaos. Sanacja nie daje sobie rady z niczym. Ich polityka wewnętrzna, gospodarcza doprowadza kraj do ruiny. A polityka zagraniczna, bezsensowny balans między Niemcami a ZSR i próba udowodnienia, że Polska to mocarstwo. My Polacy musimy wziąć sprawy w swoje ręce, albo będziemy zgubieni. Widać, że ta osoba nie lubiła sanacji. Rygorystyczne przepisy dotyczące sprzętu wojskowego. Jako część wysiłków, jakie podejmujemy w celu zmodernizowania naszej armii, marszałek ryc Śmigły... Oj, to jest... To jest dobrze napisane, bo w sumie tak powinno być, bo on sam zmienił, ale to jest oryginalna forma. Zdecydował znacząco zwiększyć wymagania stawiane na naszej produkcji amunicji. Próg tolerancji wadliwości... Dobra, nie, bo to jest... Czuję się, jakbym czytał podręcznik. Po prostu mamy surowe wymagania. O, jeszcze duchy narodowe może bym opisał, więc mamy wielki kryzys. To jest nieprawda. Kiedyś opisywałem, że wielki kryzys to nie jest prawdziwy, jeżeli chodzi o Polskę. Okej, okay, ukraiński nacjonalizm, to wiadomo o co chodzi, ukraiński nie, o, mamy tutaj dwa wcześniejsze. Bezrobocie wiejskie, to tak, tak. Spór o Wilno, prawda, rząd sanacji, no rząd sanacji, guma syntetyczna. Polskie biuro szyfrów, o fajnie, tak. Może teraz po prostu zrobię przerwę i szybko opowiem, o co chodzi. Ponieważ wszyscy łączą kryzys w Polsce z wielkim kryzysem, tylko że zapominają, że wielki kryzys to było zdarzenie polegające na tym, że
rynki amerykańskie zdestabilizowały rynki światowe przez to, że były połączone z nimi. A rynek polski nie był aż tak bardzo połączony. I głównym powodem, dlaczego w Polsce było tak źle, no bo rządziła sanacja. No. To tyle powiem. Więcej szczegółów, no to trzeba sobie pooglądać, ale to jest wielkim kłamstwem, jeżeli chodzi o to, że to niby, wielkie Amerykanie mieli do nas taki wielki wpływ. Nie, to my sami po prostu zrąbaliśmy. Masowe protesty wymierzone w sanację z powodu problemów ekonomicznych i społecznych w zachodniej Polsce zawrzało. Ludzie mają dość rządów sanacji, a tymczasem rośnie nowa siła polityczna zrodzona przy wsparciu opozycji, na której czele stanął Władysław Sikorski. Doświadczony polityk i wojskowy, który nie ma zamiaru dłużej akceptować rządów Mościckiego i Beka. Policja nie daje sobie rady z protestującymi, a część oddziałów wojskowych i policyjnych wysłanych do protestujących przeszła na stronę Sikorskiego. Pora wyścienia. Tak. Czy możemy po prostu... wyzwanie pozycji... Bo ja chcę sobie po prostu jak najszybciej to przejść, tylko... Dobra, wezmę to. Forsowanie ustaw gospodarczych. Jeżeli to jest... O nie. Musimy przeforsować w sumie nasze ustawy, bo gospodarka runie. Druga reforma Grabskiego i Heidela. Opozycja... Dobra, nie będę czytać takich gospodarczych. Jeżeli coś ważnego się dzieje, to będę czytać. W takim razie nowa siła. W Polsce powstała bardzo ciekawa partia. Nice. Partia człowieka, który kiedyś już był w rządzie sanacji. Tak. A ta partia nazywa się... Jezu. Szukam nazwy niepolityczne. Polska Partia Uczciwości. O! Nowa siła w Polsce. Do protestu łączyli również polscy monarchiści z partii Lojaliści Korony. Była taka partia? O, nie kojarzy mi. Którzy w niezależnych sondażach dobijają do 15%. Ich przywódca jest były poseł BBWR Janusz Radziwiłł, który sprzeciwił się cenzurze, która nasiliła się za rządów sanacji, a z powodu procesu brzeskiego postanowił odłączyć się od BBWR. Co ciekawe, polscy monarchiści zyskali poparcie Władysława Sikorskiego, główną ikonę opozycji. Pytanie teraz, czy to poparcie pozwoli na wsparcie ze strony innych partii politycznych w opozycji. No, zobaczymy. Nie, dobrze jest. Dziwne ten trochę jest drzewko, bo wiem, że to by takie dziwnie wyglądało, jakby taka linia była, ale z drugiej strony... No, takie drzewko też trochę jest mylące. Zebranie wszystkich partii opozycyjnych w kraju. Zastanawiam się, dlaczego tak dziwnie jest, jeżeli chodzi. Bo polskie tłumaczenie zazwyczaj nie stawia dużych liter, więc nie rozumiem, o co chodzi. Potrzebujemy pilnie wsparcia innych partii, które wesprą nas w konflikcie z sanacją. Pora rozpocząć rozmowy. Więc wsparcie oddziałów wojskowych, wydarzenie wsparcie wojska, rozmowy ze zdelegalizowanym ONR-em. Był zdelegalizowany. ONR postanowił nas poprzeć, chociaż Sikorski i Radziwiłł gardzą Piaseckim, co trzeba przyznać jedno, ONR-owi tylko ich bojówki nie boją się połować członków sanacji. No okej. Rozmowy ze Stronnictwem Ludowym, Jezu, teraz co chwila. Witos postanowił poprzeć nas. Szczerze, to chyba nikt tego się nie spodziewał. Mamy teraz położone wsparcie do zdobycia władzy. Jeszcze jakieś znakomite partie, które istniały? Nie. Ominiemy kilka partii, które istniały. Wsparcie wojska. Do ostatniej fazy brakuje nam jeszcze jednego. Wsparcia armii. Zachodnia Polska powinna nas wesprzeć, ale nie wiadomo, co z południem, północą i wschodem. Musimy wykorzystać znajomości Sikorskiego, by uzyskać wsparcie armii. Musimy być ostrożni. Zaraz, co w skrócie oznacza? Tutaj będziemy zapewne atakować, więc możemy sobie w Kaliszu zacząć budować fabrykę. Dobra, nie chce mi się legalizacji LK, nie wiem co to dokładnie dla nas znaczy. Okej, marsz na Warszawę, wydarzenie. Przenieść jak najwięcej jednostek ze wschodu na zachód, inaczej część swoich zastępów będzie musiał bronić się. Terroryzowany Krasowski. No, zgadywałem, że na tym polega. Okej. Okay. W takim razie marsz na Warszawę. Generalizacja Wielkopolska i Łódzka. Generalicja! W krótkiej negocjacji Tomy i Sąskowski. O Jezu, ja na jego ulicy pracowałem. Sąskowski.
O Jezu. To Skąpski. Już jak przeczytam to, to już gubię się, a pamiętam jak się go mówi. Soskowski. Postanowili poprzeć LK i Sikorskiego i wesprzeć ich w razie interwencji sanacji. Generalicja bydgoska i toruńska. O, generalicja. Dobra, nie będziemy czytać. Białostocka, dziękujemy. Krakowska, fajnie. W głównej mierze ja po prostu tutaj wstawię, bo nie wiem gdzie się dokładnie to pojawi. No i chyba czekamy. Na razie ten, nie wiem, czy ten political power jest ważny dla nas. Co to jest? Powrót królestwa. Zobaczymy, czy to się nam opłaca. Okej, Ukraina się wyzwoliła. Ultimatum Warszawy. To co na samym początku przeczytać? Państwo polskie pogrąża się w chaosie. Pogrąża się w wojnie domowej. Rzeczpospolita pogrążyła się w wojnie domowej. Po rozruchach monarchistów w całej Polsce rząd sanacji postanowił wysłać wojsko na zachodnie terytoria Rzeczpospolitej. Część armii zbudowała się i wybrała sobie kilku generałów i marszałków oraz nowego wodza, Władysława Sikorskiego, którzy mieli nie zgadzać się z polityką rządu. Marszałek Rzeczpospolitej Edward Śmigły-Rydz wydał nakaz aresztowania Władysława Sikorskiego. Ta decyzja spowodowała jeszcze poważniejsze konsekwencje. Polska Junta Wojskowa ustaliła siedzibę w Poznaniu, gdzie rezydują już członkowie Rady Regencyjnej. Władysław Sikorski złożył przysięgę wierności przed Radą Regencyjną i podczas obrad sejmowych na Zamku Cesarskim podarł konstytucję, krzycząc: prawie zgubiliście Polskę. Po czym wydał rozkaz sztabowi kolonemu na oblężenie Warszawy. Tak. O, jakiś dźwięk. Republika Ukraińska wypowiada wojnę Polsce. Dobra, dobra. A, dobrze, że nawet stanęliśmy. Jezu, ale tutaj... Aż mi się przypomina ten... Ten, jak to się nazywa... My jesteśmy z wami w wojnie. Możesz przestać? Te syreny są kurzające. Zachodnie wojsko polskie pod dowództwem Władysława Sikorskiego zajęło Poznań, Toruń i Łódź. W Poznaniu utworzono nowy tymczasowy rząd, który składa się z przedstawicieli nowej Rady Regencyjnej. W sumie wszystko to, co przed chwilą przeczytałem. Okej, w takim razie zobaczmy, co tutaj możemy. Możemy przekształcenie fabryk? Nie. Możemy sobie zwiększyć... na gospodarkę wojenną, tak. Dawaj, gospodarka wojenna to jest zawsze fajne. Powrót królestwa. Mało co da. Zrobimy teraz legalizację LK. Jeszcze ich nie zlegalizowaliśmy, więc. O nie, to było. Ja już przyzwyczajona, ja zawsze cofam to. Polska pogrążona w wojnie domowej. Niespodziewany bunt sporej części armii państwa polskiego, na czele którego stanął Władysław Sikorski, członkami Rady Regencyjnej, spowodował dziś o poranku wybuch wojny domowej. Dobra. Przeczytam cztery rzeczy, które tak naprawdę mówią o tym samym. Okej, jakiś do ataku mamy. Nawet ich sporo jest. Ale oczywiście, że Władysław pójdzie. Charek, ty też możesz pójść. Damy sobie jeszcze jednego gościa, który tutaj będzie. No i to my sobie damy. Tutaj możemy coś dać. Piechotę, nice. Jesteś na... Ci generałowie nawet mają dosyć dużo fajnych trade'ków, które już dostali, więc to jest nawet ciekawe. Okej, więc... co? Chyba możemy rozpocząć atak, szczerze powiem. Tylko jeszcze samoloty. Nie mamy bliższego lotniska? Nie mamy bliższego lotniska. Ja mam te samoloty takie... że tak powiem, przedupdate'owe. No tak, pełna legalizacja, nie musimy już czytać tego. Dostaliśmy... O, i udało nam się odbudować nieco naszej political power. Okej, więc... Ukraina umiera tak, jak powstała. Jej. Okej, i teraz czas na najlepszą część drzewka. Drzewko monarchistyczne. Co mi się wydaje, że zrobimy? Wydaje mi się, że Windsora zrobimy, bo to jest taka ścieżka, która jest
najdziwniejsza ze wszystkich. Więc zapewne Windsora zrobimy. Więc zaczniemy tutaj robić. Kraina padła, to nie my. Nie mamy żadnych punktów. Ja mam Player Lead Conferences, dobra. Sorry. Nie cierpię tego, jak to teraz zrobili. Bo to naprawdę trochę psuje. Okej, spróbujemy teraz mikro porobić na tych terytoriach. Czy uda nam się tutaj przeciąć? Raczej nie. O, może się tą artylerię uda leżyć? A nie, jest tutaj dywizja. A, chciałem trochę tutaj porobić. No, Polska jest nawet jako tako na... no jeżeli chodzi o... weźmiemy. Jeżeli chodzi o mikro w wojnie domowej, jako tako. Królestwo Polskie zwiększa wydatki na armię. Z oficjalnego oświadczenia marszałka Królestwa Polskiego Władysława Sikorskiego wynika, że państwo polskie zaciągnęło pożyczki zagraniczne na szybszą odbudowę armii. Znaczy się odbudowę, chyba budowę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również poinformowało, że zostały zwiększone wydatki na zbrojenie. Niestety, ale społeczeństwo ucierpi tymczasowo. Bla. Wielka reemigracja. Skąd? Z Ameryki? Dlaczego? Po wybuchu wojny domowej posłowie i politycy w Wielkiej Radzie redakcyjnie zostali wysłani ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Holandii, ciekawe, że Meksyk, Kanady, Francji i Węgier, aby uzyskać wsparcie tamtejszych władz, ewentualnie Polonii. Wielka Brytania z Węgrami oraz Holandią wysłały potajemnie armii Sikorskiego duże zapasy broni. Wow, nice. Czyli w skrócie, no, mamy armię. Dobra, bo źle zrobiłem rozkaz, bo to jest ten, a możemy taki zrobić. Wtedy więcej dywizji będzie. Okej. No nawet nie muszę robić mikro, bo... przejęli taki... oni mają takie tereny, które w głównej mierze nie są aż takie... takie uprzemysłowione i tam nie ma zbytnio fabryk, więc tam akurat są na słabych terytoriach do obrony, ale my tutaj już sobie ulepszenia. Jeśli, jak to włączyłem, to takie, czekaj, czy ta modyfikacja nie ma wojny domowej na początku? No. Ogólnie wojna domowa Polski nie polecam. Tak, to muszę nie polecić, jeżeli chodzi o modowanie. Lepiej nie modować właśnie wojny domowej Polski. Nie dlatego, że o, tutaj wojna domowa Polska, co to ma być, tylko to bardzo osłabia Polska i trzeba później bardzo ją wyboostować, ale to nie jest mod, który polega na tym, że on jest bardzo zbalansowany. W takim razie my możemy już tutaj zacząć. Tutaj zawsze zapominam, który dokładnie trzeba wziąć, ale już jest. I tak, upadek Warszawy, po małych starciach w Warszawie, po małych starciach, kurde, kilkanaście dni walczyliśmy. Rząd Sanacki ewakuował się do Lwowa. Do Krakowa. Gdzie Edward Śmigły-Rydz ma sztab generalny wojsk wiernych sanacji? W międzyczasie wojsko podległe Władysławowi Sikorskiego weszły do Warszawy i zabezpieczyły całą stolicę. W dzień i noc wojsko polskie pilnuje ulic miasta. Okej. Okay. Dobra, więc tutaj mamy okrążenie. Tutaj... tak jak chciałem się zapytać, czekaj, czy przypadkiem Polska nie miała tych terytoriów? I takie, tak, miała. Sowieci weszli. A żadnego eventu nie ma. A może był event, tylko ja, to był ten jedyny, co ja go przewinąłem. Okej, okay, plan W. W jak wy... okej, okay, tutaj jest sobie kolejny. Okej, okay, ulepszenia do... o nie, oni... to jest Enigma, okej, okay, dodali Enigma do tego. To jest... nie wiem, dlaczego polski mod uwielbia dodawać Enigmę do Niemiec. Takie... co to? Czy coś to zmienia? Okej, okay. Więc... niech się tutaj samoloty nieco
Polecą. Wow, upadek z Zamościa. Pod ciężkim ostrzałem artylerii żołnierze podległi śmigłemu poddali się i oddali miasto. Rządowi sanacji grunt się pali pod nogami. Pora wyeliminować tych zdrajców, którzy chcą zniszczyć nasz kraj. Lublin zdobyte przez armię Sikorskiego. Trzy potężne dywizje dowodzone przez marszałka Władysława Sikorskiego wkroczyły rano do opustoszałego Lublina. Zaraz po ewakuacji wojsk sanacji mieszkańcy Lublina gorąco powitali Sikorskiego i jego armię. Jednak to był tylko początek, ponieważ wojska sanacji ufortykowały się w Zamościu, którego zdobyliśmy przed chwilą, które należy zdobyć lub okrążyć, żeby ruszyć na Lwów. Zdobyliśmy przed chwilą. A nie, nie zdobyliśmy Zamość, więc... What? Zrobiliśmy Zamościa. Królestwo Polskie ogłasza mobilizację całej armii. Marszałek Królestwa w oficjalnym oświadczeniu wygłosił przemówienie do narodu, gdzie zostaje ogłoszona mobilizacja wojsk królewskich na terenie Rzeczpospolitej w trybie natychmiastowym. Na dniach granica z Niemcami, związek z Związkiem Sowieckim, z Czechosłowacją i Litwą była świadkiem dużego ruchu wojsk. Rzesza Niebieska zaprotestowała, ale Związek Radziecki uznał to za prowokację. No. Czas na polski militaryzm. Okej, okay. Jak to wygląda? Wchodzimy. Upadek Krakowa. Po ciężkich walkach na obrzeżach miasta monarchistom w końcu udało się wyprzeć wojska podległe sanacji i wkroczyły do miasta tankietkami. Wojska sanacyjne tracą coraz co ważniejsze miasta. Władysław Sikorski ogłosił, że kapitulacja Piłsudczyków powinna nadejść w przeciągu 2 tygodni. Ciekawe, czy będzie miał... Ciekawe, czy mówi prawdę. Dobra, zajmijcie Kraków. Katowice, znaczy się. Myślę, że to nie był event związany z nami. A i się wyprodukowała jedna dywizja, którą zacząłem produkować, dlatego że musiałem cokolwiek wyprodukować. O! Nastąpiło w ciągu 2 tygodni. Koniec wojny domowej w Polsce. Wojska pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego zajęły najważniejsze miasta, w tym Warszawę. Ignacy Mościcki, Józef Beck i Edward Śmigłyryc uciekli do Rumunii. Na szczęście rząd rumuński dokonał ekstradycji zdrajców do Polski. Od razu po przekroczeniu poniemnej granicy zdrajcy, którzy mogli doprowadzić do upadku Rzeczpospolitej, zostali aresztowani. Aresztowano też wszystkich członków rządu sanacyjnego oraz kilku generałów, którzy nie chcieli współpracować z nową władzą. Tymczasowy rząd Władysława Sikorskiego pod protekcją Rady Regencyjnej musi tak jak najszybciej wybrać nowego króla Polski. Ten chaos musi się skończyć, albo nasi sąsiedzi wykorzystają słabość Rzeczpospolitej. Tak. Więc czas wybrać naszego nowego przywódcę, czy jeszcze możemy zrobić. To nas już nie obchodzi. Więc najpierw zrobimy to. Koniec. Zmilitaryzowana Polska. Korona określiła każdego Polaka jako potencjalnego żołnierza, który ma walczyć za swoją ojczyznę w najcięższym okresie naszej historii. Król w swoich słowach. Nie mamy króla. Dobra. Dobra, w takim razie czas wybrać władcę. I. No, jak wybiorę władcę, to chyba będzie koniec odcinka. Dużo czytam, dlatego że zawsze narzekacie, że nie czytam. A nie czytam, dlatego że jest po angielsku. A jak jest po polsku, to są błędy. W modyfikacjach najczęściej. Więc może wyślemy was na razie na granicę z Niemcami. To chyba powinno być. Powinien być to ten kierunek, który zapewne wybierzemy jako pierwszy. Okej. Okay. Wow, ale się Mio nam zrobiło. To jest takie nienaturalnie szybkie Mio. Ja nigdy nie miałem aż takiego szybkie, jeżeli chodzi o tutaj pojawianie się. Nie wiem, produkcja jest taka, że tak to robi? Zobaczymy. Dobra, możemy sobie zacząć produkować więcej tutaj fabryk militarnych, które musimy zacząć robić. Ale mamy tak. Tutaj mamy 4. rozbiór Polski. Związek Radziecki, że mamy minusy za to. Ja tak sobie na to patrzę i takie, kurde, te minusy z jednej strony... Z jednej strony są duże, z drugiej strony są małe. Minus 3% atak armii w prowincji narodowej to jest nic. Znaczy tak samo jak minus 5% teraz tego, bo trochę się zmieniło. Więc teraz mamy lojalistów koronnych i fokus, który zajmuje 70 dni. A już nie mamy tylko minus 5% korona. Dobra, ale kolejne się nam robi. Wow. Mówię, to jest jakieś strasznie szybko to jest. Wszystko się robi.
Okej, okay, co tutaj mamy? Myśliwiec, to wszystko jest, atak naziemny, zwrotność, pójdziemy w to. Specjalizacja wielozadaniowe. Wielozadaniowe są trochę lepsze, ale chyba pójdziemy totalnie w środek. Mamy tylko jednego projektanta, a nie, mamy drugiego jeszcze, więc ten drugi to będzie pod jakieś bombowce, ale ten to pod myśliwce robimy. I w sumie już można tak już totalnie się skupić na tym, ponieważ jeżeli ktoś kojarzy, to jest ten moment, kiedy nasza armia powinna jak najszybciej zdobyć jak najlepsze myśliwce. Mamy dosyć dużo tych punkcików, więc spróbujmy sobie tego zrobić. Okay. Jest podstawowy. Czekaj, to był mały. Tak, to jest ulepszony. Patrzyłem, czy to jest na pewno ulepszenie. Ale chyba źle tutaj zaznaczyłem. Teraz już jest lepiej. A mamy jeszcze jeden, to mam sobie jeszcze jedną fabrykę. Ale na razie ładnie wszystko wygląda. No jakąś coś, co nie produkujemy. Mamy trochę rzeczy, których nie produkujemy. Mamy zmechanizowane, ale to za chwilę zrobimy. A za chwilę to znaczy w następnym odcinku. O mój Boże, ile tego jest. Eliminacja piłsudczyków życia publicznego, aresztowanie najważniejszych ludzi w państwie, z tym byłego marszałka Rzeczpospolitej oraz prezydenta i ministra spraw zagranicznych, rozpoczęły się procesy poznańskie. Trybunał Stanu Rzeczpospolitej wydał już wyrok w tej sprawie. Teraz musimy wyeliminować z urzędów państwowych i z wojska wszystkich piłsudczyków i ludzi z sanacji, którzy nie chcą współpracować z nowym rządem. Wyślijmy. Co taki to nie jest. Władysław Sikorski, tymczasowym regentem Polski. Ten się szybko zestarzeje. Rada regentuje, przyjmuje władzę Polskę. Powrót królestwa. Dobra, przeczytam tego powrót królestwa. Niech żyje armia polska, witajcie w wybawcy. Okej. Okay. Ostatnio Królestwo Polskie wróciło na mapy po kongresie wiedeńskim, zależnym od Rosji. Niestety przez tragiczne decyzje królestwo zostało anektowane przez Rosję. To jest jakieś historyczne, tylko takie trochę dziwne. Dlaczego aż tak dawno mówią, bo przecież odzyskaliśmy niepodległość, więc trochę głupio to jest napisane. Ale po nieudanych tragicznych skutkach powstaniach oraz po nieudanej władzy sanacji, Rzeczpospolita w końcu uwolniła się od tragicznych rządów. Po danym buncie część armii Rzeczpospolitej powodzą hetmana koronnego, protektora królestwa i marszałka korony polskiej, wow, Władysława Sikorskiego, udało się w końcu wprowadzić stabilny rząd w Polsce. Lojaliści koronni obiecali stworzyć nową konstytucję i wprowadzić na tron króla, wraz z radą regencyjną ustalić nowe zmiany gospodarcze oraz polityczne w państwie polskim. Okej. Okay. W takim razie ja tutaj mogę wybrać i oczywiście to było takie okej. Okay. No to napiszcie mi komentarzach, co tutaj być. Nie, ja wybiorę, dlatego że tyle jest serii, że trzeba po prostu wybrać sobie jakiś fajny wybór, żeby było. Więc zapewne pójdziemy Windsorów, dlatego że nie widziałem nigdy tego. Więc Windsorowie to gwarant naszej niepodległości. Protekcja generalizacji Królestwa Polskiego zostanie usunięta, jeżeli pierwszy Windsor przejmie władzę. I możemy teraz zrobić to. I tutaj jest jego piękny portret, taki jakby z Kaiserreicha lub Kaiserreduxa ktoś dał. Ale to na tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy badać kolejne części tego drzewka. Jest ono szybkie, więc no powinno być ok. Możemy tą papkę dać. A. To też ciekawe. Dobra, w takim razie się żegnam z wami. No to cześć.